Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, relikty dzisiaj, zastanawiałem się, którą wersję wybrać, bo jedna była z zemstą, jedna była z carryoverem, jedna była jeszcze bardziej przerobioną tą zemstą, jedna była z pożerką, ale wybrałem taką wersję, jaką widzicie, czyli bardziej z carryoverem, tym bardziej po ostatnim patchu, gdzie carryover też dostał jeszcze dodatkowo nerfy, więc myślę, że korzystanie teraz z niego jest całkiem fajne, tym bardziej, że te karty, które widzicie tutaj po lewej naszej stronie, tych nerfów nie dostały. Tak więc, co mamy w deku? Aha, i coś się chciałem wam jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do deku. Też wam gwint zżera 100% karty graficznej? No to jest dziwne, że karta graficzna do słabych nie należy, mam GTX 970, a kurczę, 100% jest zżerane przez gwinta, nie wiem, o co chodzi. No nic, słuchajcie, jeśli chodzi o dek, no to przede wszystkim gramy sobie jako dowódcę Dagona pod mgłę, tylko i wyłącznie pod mgłę. Deszczu nigdy nim nie zagrałem, tak więc wydaje mi się, że deszcz jest tutaj zbędny. Ale tak, mgła co tutaj nam daje? Mgła wyciąga nam przede wszystkim mglaka, czyli mamy 12 punktów, w sumie 16... Tak, w sumie 16. 12 plus 2 wychodzi 16. Brawo. Mamy 14 punktów tutaj, dzięki temu no... Nie jest to mało, plus mgła zawsze coś tam zrobi. Mamy tak, szepciuchę trybut, która zagrywa nam brązową lub srebrną kartę organiczną stali. Zazwyczaj jest to gniazdo potworu, które wyciąga barbę Gaziego. Czasem gula, ale to jest skrajna sytuacja. Chyba, że gramy w trzeciej rundzie, to wtedy guli jest jak najbardziej spoko. Czasami też można olbrzymiego krabopojąka, ale bez trutniów to raczej się nie sprawdza. Tak więc raczej barbę Gazi, w skrajnych wypadkach gul. Duch lasu, animowany. Specjalnie go animowałem, bardzo mi się podoba animowana ta karta. Leszy jak zawsze w formie, ale po co jest duch lasu? Duch lasu jest po to, żeby wyciągnąć sobie mglaka, żeby wrzucić mgłę i trzy wilki, czyli w sumie mamy 8 punktów, plus mglak 12, plus co? Plus mgła 14? Chyba tak jakoś wychodzi. No plus ta mgła działa dłuższy czas, więc tych punktów trochę więcej zrobi. Przątka inkantacja ulepsza nasze relikty, no w deku pod relikty raczej coś takiego jest potrzebne. No chyba, że ją dobierzecie w trzeciej turze, wtedy ją gracie już jako dociągnięcie reliktu, tak? Jako zagranie reliktu stali, niż jako... sam ten, niż jako... jak to się nazywa? O Jezu, słowo mi uciekło. No niż jako buff dla reliktów, tak? I dekret królewski, który myślałem, żeby wymienić na klucznika, bo bardzo fajnie by tutaj działał ten klucznik, tylko z drugiej strony się trochę obawiam tego, że moglibyśmy nie dobierać tej przątki. A jest to dość istotne. Kuchta, szepciucha, przątka, czyli trzy relikty, które tak naprawdę wchodzą za punktów 20, a z tą przątką wchodzą za punktów 26. No to jest dużo z jednej karty, tak mi się wydaje. I odchudzenie deku to naprawdę jest bardzo dużo. Co prawda, 3 sloty na srebrne karty tracimy, ale wydaje mi się, że to jest dość istotne, a tym bardziej, że są to relikty. No jakby nie patrzeć, dość istotna sprawa. Dekret ewentualnie można jeszcze za uzdrowienie zmienić, ale wydaje mi się, że dość ciężko byłoby zagrać przątkę w pierwszej, później to uzdrowienie. Za dużo byśmy tracili, dlatego dekret myślę, że jest tutaj ważniejszy. Ze srebra mamy jeszcze Morwuda, czyli relikt blokujący, mamy Addestrygę, która jest reliktem strzelającym, no i gniazdo potworu, które reliktem nie jest, ale bardzo fajnie wchodzi z szepciuchą trybut. Dalej, brązy. 3 biesy, 3 relikty, mocne relikty, które wchodzą tak naprawdę za 13 i mają dalsze zastosowanie w postaci zjadania ich przez gulę, czyli w sumie gul wchodzi za 17. Czasami cyklop wchodzi, strzeli sobie za 13. Także no, jest tutaj dość sporo punktów. Cyklop 11 punktów plus strzał z biesa plus przygotowanie miejsca pod gula. Też jak najbardziej fajnie to działa. Barbę Gazi zjada nasze słabe, mocne jednostki. Mglaki czasami zje co innego. No i mamy carryover w postaci 6 punktów. Zawsze coś. Mglaki, to już mówiłem, jeden jest pod Dagona, drugi jest pod Ducha Lasu. Gule to tak... Też już wspominałem, że zazwyczaj pod biesy, czasami pod cyklopa, ale raczej pod biesy, bo są większe. Adrenalina czasem się przydaje do wyciągnięcia ją z szepciuchy trybut.
Tak, szepciuchy, trybut. Po to, żeby zostawić sobie na przykład takiego biesa z trzynastką i mieć taki carryover, żeby przeciwnik naprawdę miał problemy, żeby nas w drugiej rundzie przebić. No i rekonesans jeden tak, nie tak rzucony, żeby sobie coś dociągnąć. Jako 25 karta, bo dwóch adrenalin się grać nie opłaca. No i co, przechodzimy sobie do gierki. O, przy okazji mogę karty rozwalić. Aż trzy. I myślę, że widzimy się za chwilkę w giereczce. W gierce jesteśmy. Nie uwierzycie, ile czasu szukałem gry. W ogóle, nacisnąłem i gra była od razu. No i takie coś to ja rozumiem. No te mglaki takie trochę, nie bardzo. Adrenalina niestety nam została, ale może nie będzie to takie złe. Może będzie tyle punktów, że będzie można sobie z niej skorzystać. Problem w tym, że nie mamy żadnego golda. A może by to spasować? Spasować, on rzuci kartę, później on idzie pierwszy. Byśmy przeciągnęli trzecią. Ale z drugiej strony tych barbegazji trochę szkoda. Może wyrzucę barbegazji po prostu. O. I zobaczymy, co on zrobi. Myślę, że niezłe zagranie. O, jeszcze możemy sobie zagrać Dagona z mgłą, żeby go trochę podenerwować. Ciekawe, czy to jest mil. No bo na Emhyrze całkiem możliwe, że jakiś mil. Kurczę, w Hearthstone nie gram już tak długo, a jak powiedziałem mil, to chciałem od razu dodać druid. Dziwne. Będę twoimi oczami. No. Szpieguś? No i teraz pytanie, mógłbym to albo spasować, albo dograć drugiego barbegaziego? Albo? Albo dograć adrenalinkę. Może być. Tylko żeby nie zagrał jakiegoś badziewia, co szpiega niszczył, będzie lipa. Dobrze rozegrane. Co, spasuje? Mamy 19 punktów, które przechodzi, to jest całkiem dużo. Leto. Proszę zaczekać. Szczęście nie. Ale powiem wam, że mnie wystraszył. Kłaniam się. Jeszcze jeden. A dek sobie odchudza. No dobrze, no to niech sobie odchudza. I sobie zjemy tego i spasujemy rundę. W sumie to nie jest mil, to jest to badziewie na szpiegach. Ciekawa sprawa. Dla zdrajców. No punktów nam przechodzi w tym momencie bardzo dużo. Jeżeli nas nie przebije, to na spokojnie możemy to pasować. No, mogło być lepiej. No zdecydowanie mogło być lepiej. Ale nie będzie strzelał, nie? Już więcej. Nie, bo to on to z Emhyra zagrał, właśnie. Nie, to pasujemy. Zagrał kartę, zagra drugą. Teraz będzie musiał nas pasować, bo nam przechodzi jakieś chore ilości punktów na drugą rundę. Kiedyś było fajnie. Więcej tych punktów przechodziło, nawet potwory miały specjalną umiejętność do carryoveru. Teraz lipioza. Dobra, jednego rozwalił. Trudno. On teraz sobie spasuje i teraz musi grać drugą rundę. No naprawdę poproszę jakiegoś golda, jakąś przątkę. Najlepiej. Może być. No i to zdecydowanie nie może być. Biesy. 12 punktów, ciekawe czy będzie pasował. Wiecie co mi się podoba w tych animowanych kartach? Że one nie jadą równocześnie. W sensie animacja nie jest zapętlona, znaczy zapętlona to jest. Nie jest synchronizowana jedna karta z drugą, tylko jedna się rusza niezależnie od drugiej. Wiecie o co chodzi. Sugerowałbym, że w jednym momencie nie ma, nie ma tej samej animacji. Ten na przykład się ruszy, ten się rusza później. Zobaczcie, gra tą rundę. Łaskomany. No to jak on tak, to my mu rzucimy mgłę i niech się męczy. 19 punktów przewagi.
Trzeba było jakiegoś biesa wyrzucić. O, albo zagram sobie... No, rekonesans, żeby wyciągnąć Barbegaziego. Nie głupie. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. O, skubany robi punktu. Jak nie siłą, to sposobem. Gul coś mi daje? O, gul mi daje. No to mogę sobie zagrać na spokojnie. No, widzicie. Jak pech, to pech. Ale może być pies. Chciałem Barbegaziego, ewentualnie gula. Nie było żadnego, no to wrzucimy sobie biesa. Bies też się przyda. No dobra. Najchętniej to ja bym zagrał... W sumie mogę zagrać cyklopa. Jak zagram cyklopa na Barbegaziego i pozbędę mu się tego badziewia, żeby do mnie nie strzelał. Interesujący przypadek. Moim zdaniem w ogóle za dużo kart ma Fatum. Tak to tamta wersja byłaby fajna z Dao i Zemstą, gdzie można było rozsiewać sobie bardziej te kreaturki. Można było budować cmentarz, ale jak tam ma wszystko Fatum, to wtedy baba cmentarna jest beznadziejna. Kiedyś była fajna. W ogóle po ostatnim patchu wydaje mi się, że ten homecoming będzie badziewny. No ten patch znowu zmniejszał kreatywne zagrania. Nie podoba mi się to. W którą stronę idzie gwint, no ale to już nieraz mówiłem. No nic. Co my tutaj gramy? Ducha lasu? No nie byłby zły tak naprawdę, ale z drugiej strony... Naprawdę może tego ducha lasu wcisnąć? Nie, dogram drugiego biesa. Duch lasu robi za dużo punktów, żeby go tak zagrywać. Te wiedźmy są spoko, tylko żebym nie dobrał w następnej turze. Dobrze, że jesteśmy karty do przodu. 25 punktów, czyli on będzie musiał spasować praktycznie za darmo. Właśnie. No i co? Trzecia runda. O, jest dekret, fajnie. Zostawiamy. Zostawiamy dekrecik, wyciągamy sobie przątkę inkantację albo przątkę trybut. No biesy niby są, nie jestem pewien, czy granie przątki inkantacji... Chociaż możemy zagrać przątkę inkantację, wyciągnąć sobie Addę, bo nie ma sensu już teraz bufować. W sumie tu by było 6 punktów. 8... 10... 12... No to nie wiem, czy nie zagrać. Chyba ją wyciągnę i zagram jednak. Jednak tak, jednak ją zagramy. W postaci bufika. Dużo punktów daje. No tu mamy punkty 6, tu mamy punktów 2, tu mamy punktów 2 i tu mamy punktów 2. Wydaje mi się, że dość dużo. I teraz możemy zagrać sobie biesa, potem w niego cyklopa i gulem to zjeść. W sumie gulem możemy zjeść sobie kantarelle. I to nie jest problem. O, Asira. Kantareli nie wrzucił, nie wrzucił. Dobra, gramy sobie ducha. Niech już robi swoje. Szkoda, że mglak nie jest reliktem. W ogóle było pięknie. Ale aż tak pięknie być nie może. 11 punktów przewagi. Tylko, że jedna karta w plecy. No, tak średnio. 15 byłoby tak optymalnie. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajem. 16, on zbuchowaną kartę teraz gra. Idź do diabła! Co ma? Płotkę! Dobre! Płotka! Świetna! A mógł grać Golda. Wtasował sobie Asirą płotkę i on dobra. Serio. O, 17 punktów przewagi, to tak optymalnie jest teraz.
Takiego? Moglibyśmy zjeść kantarelle. Jemy? To będzie 26 punktów, 8, nie, 10 najwyższa. To może tu wrzucę? Nie, tu wrzucę. No i tak będzie większy. Dobra, 13 dodało, 28 punktów przewagi. Lepiej niż optymalnie. Do tego sobie wrzucimy Morwuda. Albo na tego. To jest taka opcja. Jakby ją zabić, strzelić? Nie. W sumie nie ma po co Morwuda wrzucać tam. Mogę wrzucić sobie Cyklopa. I go zabić. Z dyszką nic nie mam. Dobra, zmarnujemy te parę punktów. Ale przynajmniej ten Rusna nie będzie, a Morwudem sobie obniżymy płotkę. Jeżeli on ją teraz zabije, to będzie spoko. No nie, nie zabił. No poczekam do buffa, bo i tak będzie ten buff, a tak to jeszcze z buffa zdejmę trochę punktów. Tu czy tu, tu czy tu, tu czy tu, tu czy tu. Nie, bez różnicy. No, mamy 59 punktów przewagi. Zawsze jest jakaś droga. Dobra, zabił tego. W sumie tam nie będzie już tylu szpiegów, to możemy sobie tą płotkę na spokojnie zagrać. 48 punktów z jednej karty, 50 by potrzebował, nie ma opcji. Nie ma takiej możliwości. No, zrobił dużo. Zrobił dużo, ale przegrał. Tak więc gierka na naszą stronę, bardzo fajnie. A relikty całkiem mocne, taki bardziej stabilny deck, tym bardziej, że nie dobraliśmy tej przątki na początku. O, 1600 punktów, jeszcze 100. Nie dobraliśmy tej przątki na początku, ani dekretu i to był dość spory problem w punktach, które graliśmy i wrzucaliśmy na cmentarz, ale jak widzieliście, dało to radę na spokojnie ugrać. Tą kantarellą sobie też dużo spali, bo musiał się jej pozbywać później. Żeby się pozbywać tej wytrzymałości, którą sobie zostawiliśmy. No ale nic, słuchajcie, wygraliśmy. Lecimy teraz do kolejnej gierki, ale to już w następnym odcinku. A w tym ja się z wami żegnam. Bywajcie. Cześć.